Briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Mamy czwartek, 26 lutego 2015 roku. Ja nazywam się Bartosz Sawicki, jestem kierownikiem Departamentu Analiz. Rozpoczniemy tradycyjnie od spojrzenia na kalendarz makroekonomiczny, a w nim całkiem sporo wydarzeń dzisiaj w godzinach popołudniowych, bo poznamy zarówno inflację z Kanady, jak i inflację ze Stanów Zjednoczonych i to oczywiście ważniejsze z punktu widzenia międzynarodowych inwestorów. Wydaje się, że utrzymanie się inflacji bazowej w ujęciu rok do roku na niezmienionym poziomie, bądź też na poziomie zbliżonym do ubiegłomiesięcznego, będzie w stanie przekonać część uczestników rynku, że Fed jest skłonny do tego, żeby uznać, że nie ma zagrożeń dla tendencji inflacyjnych i że spadek inflacji w ujęciu rok do roku na poziomie wskaźnika CPI ma charakter przejściowy i wynikający, tak jak na całym świecie, między innymi z tendencji na rynkach paliw. Tak więc jeżeli wskaźnik bazowy, mówiąc kolokwialnie, będzie trzymał się mocno, to może stać się to przesłanka do umocnienia dolara amerykańskiego. Poznamy również ważny wskaźnik, jakim są zamówienia na dobra trwałego użytku, indeks cen domów oraz indeks Kansas Fed, czyli jeden z mniej istotnych regionalnych wskaźników koniunktury, to publikacje o bardzo małym znaczeniu dla uczestników rynku. Przejdźmy teraz do notowań walut G10. W przypadku kursu euro-USD mamy już od miesiąca cały czas do czynienia z uporczywym trendem bocznym. Tak naprawdę kluczowe poziomy to 1,1440 od góry i 1,1260 od dołu. Wydaje się, że możliwe jest podejście w górne okolice tego zakresu wahań, ale tak naprawdę dopiero wyjście ponad 1,15 dawałoby sygnał do tego, żeby euro silniej zyskiwało na wartości w stosunku do amerykańskiego dolara. Biorąc pod uwagę gołębie dosyć stanowisko Janet Yellen w dwóch poprzednich dniach podczas wystąpień przed kongresem, wydaje się, że przynajmniej na tydzień, przynajmniej do publikacji przyszłotygodniowych bardzo ważnych danych z rynku pracy, notowania główne walut powinny pozostawać pod wpływem stosunkowo małej zmienności, przynajmniej jeżeli chodzi o tę stronę dolarową. Ciekawe jest w przypadku dolara kanadyjskiego. Mówiliśmy już o tym, że dzisiaj publikacja inflacji konsumenckiej. Ostatnie 3 dni to silne umocnienie kanadyjskiej waluty, któremu sprzyja i ustabilizowanie się sytuacji na rynku ropy naftowej, ale przede wszystkim wystąpienie Stephena Poloza, czyli gubernatora Banku Kanady, z wtorku, podczas to którego mówił o tym, że obniżka stóp procentowych w poprzednim miesiącu miała raczej charakter jednorazowy i była formą ubezpieczenia się ze strony banku centralnego przed negatywnymi wypadkami w przyszłości. No jak to bywa z ubezpieczaniem, mało jest osób, które dwukrotnie w przeciągu 2 miesięcy wykupują polisę na ubezpieczenie samochodu czy też domu. No i w związku z tym rynek odcenia obniżkę stóp procentowych, która miała zdaniem wielu uczestników rynku zmaterializować się na przyszłotygodniowym, środowym posiedzeniu Banku Kanady. W tej sytuacji absolutnie kluczowe są ostatnie minima. Ich wybicie będzie w stanie przełożyć się na pogłębienie korekty w notowaniach USD/CAD. Zresztą warto zauważyć, jak silny ruch wzrostowy w notowaniach tej pary walutowej obserwowaliśmy w poprzednich miesiącach. Obecnie po tym zjeździe kursu o ponad 2 figury na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu godzin, dolar kanadyjski nie jest już tak negatywnie wyceniany w stosunku do wyceny wynikającej z dysparytetu dwuletnich słopów inflacyjnych, jak miało to miejsce jeszcze kilka dni temu. Bank Kanady, przechodząc do trybu wait and see, czyli do trybu monitorowania napływających informacji z gospodarki, będzie naszym zdaniem czynnikiem również umacniającym dolara kanadyjskiego w kolejnych tygodniach, ale wydaje nam się również, że są lepsze pary walutowe niż USD/CAD do tego, żeby zagrać siłę kanadyjskiego dolara. Na przykład krosy surowcowe. Wydaje mi się, że najciekawszym pomysłem obecnie jest krótka pozycja na NZD/CAD.
CAD. Przejdźmy teraz do notowań walut Emerging Markets. Szczególnie ciekawie wygląda sytuacja polskiej waluty, która umacnia się do euro. Nie jest to jednak wyjątek. Jak widzimy, dzisiaj do wspólnej waluty zyskują wszystkie pozostałe najważniejsze waluty Emerging Markets. Złoty obecnie może nie przebija, powiedziałbym raczej, że eroduje bardzo ważną strefę wsparcia w okolicach 4,15. Uważamy, że nie ma potencjału przy obecnych poziomach do tego, żeby złoty silnie zyskiwał na wartości. Wydaje nam się, że będziemy obserwować powrót w głąb tego przedziału wahań 4,15-4,20, który dominował w ostatnich tygodniach, taką przesłanką pozwalającą uzasadnić takie stwierdzenie jest chociażby dywergencja z oscylatorem RSI oraz to, że oscylator ten idzie w bok, mówiąc kolokwialnie, i nie wykazuje tutaj istnienia żadnego trendu w notowaniach euro PLN. Kurs nieco osunął się pod wpływem spadku rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych po wystąpieniach Janet Yellen. Również drugim czynnikiem, który sprzyja złotemu, jest w ostatnich dniach uspokojenie sytuacji wokół Grecji, natomiast przyszłotygodniowa, właściwie już przesądzona obniżka stóp procentowych nie pozwala sądzić, żeby złoty mógł od obecnych poziomów mocno zyskiwać. Bilans kosztów i potencjalnych zysków faworyzowałby raczej długie pozycje na tej parze walutowej. Dziękuję serdecznie za uwagę i życzę udanych inwestycji.